Trzębie to spotkanie o godzinie 19:00. Się spotkanie, jak mówię, bo gdańszczanie jeszcze nie poddali się w walce o pierwszą czwórkę. Unia z dużymi aspirat od razu zaatakowali gdańszczanie. Do krążka dochodzi sam na sam przed Sandersem faul. Rożkow i mocno tutaj uderzył, ale prosto w Sandersa. Sandersa teraz Unia. Trandin próbował tu sam między bulikami taki strzał. Niby bardzo tutaj skutecznie bronią się i teraz jest wjazd pod bramkę Sandersa. W 77 Aleksandr Gołowin i jest bramka. Jest bramka. Aleksandr Gołowin wjechał. Krążek strzelony. Jeden z gdańszczan. To z numerem 43 Jegor Rożkow. Tutaj siłował się z jednym z obrońców i znów Rożkow. Panują teraz, bo to każda cenna sekunda. I tutaj przedziera się samotny rajd. No i mogło dojść do... Boryta próbował zagrozić. No i mamy sekundę. No i syrena kończąca pierwszą. I pierwsze uwolnienie wygrali gracze lokalni. No miejmy nadzieję, że ta druga tercja przyniesie nam zmianę. Koblar teraz, Kalan, Słupek. We dwójkę zaatakowali. Jest bramkę Kucika i bardzo takie mocne przyciśnięcie. Źle uderzył krążek, gdy z numerem 43 przejął go Rożkow, który już z kolegami atakuje i podał do partnera. No i próbował tu uruchomić kolegów, ale teraz Temar i ładnie z nadgarstka pociągnął. I rykoszet, kiks w wykonaniu zawodników Unii. Witek już jest w tercji, ale Witek tutaj przymierzył, oszukał Sandersa. Wydawało się, ja też dałem się pokusić o strzelenie bramki. Protasienia, wchodzi Wanat, Malicki. Patryk Malicki wszedł po podaniu Protasieni. Malicki do Raszki. Raszka z lewej strony uderza, Dominik Raszka. I atak, Kalan, wjechał sam, podał do Temara. Temar, piękna akcja, to trzeba powiedzieć. Publiczność Oświęcimska nie mogła się doczekać. Uciekł mu spadki kija, ale jeszcze wraca tutaj. Dzisiaj aż uda uderzenie Saura. No Unia w ogóle nie strzela z dystansu. Saur próbuje włożyć krążek tu między parkany Kucika. Ten mrozi go. Jeszcze Protasienia przep. Mi się wydawało, będą chciały już spokojnie iść do szatni, poustawiać szyki przed trzecią odsłoną. Poczynać ten pojedynek. Kroleman wycofuje on do Wanackiego. Święcimianie Wanacki, ale pewnie do raka łapie Fucik. Kieślukiewicz podaje do Jelakowa. Jelakow wycofuje. Bardzo składna akcja. Krzemień za bramką. Podaje do Raszki, no ale Fucika, ale szybko krążek przejęli Marzec. I lewą stroną pognał, podaje do Raszki. Raszka tutaj sam. No i kolejny strzał Dominika Raszki. No i szybko przechodzi, z tego co widzę, Marzec. Marzec znów lewą stroną. I chyba trzecie uderzenie z rzeku. Fucik jeszcze raz bez uszka uderzył, ale tym razem rakiem. Rakiem Tomasz. Dobrze widzę, mają zawodnicy z Gdańska. Malicki wycofał. Cały czas te akcje są bez strzału. Kalan, teraz musi uderzyć, odsłonięta bramka, czyli krążek poleciał tu. Polodna, no ale to nie mogło zaskoczyć Sandersa. Steber dostał krążek po rykoszecie, podał celnie. Tutaj protestują i szybko tutaj do Koblara podał Temar. Oddanie do Temara, ale no ten strzał. Teraz te dwie minuty będą grali w osłabieniu. Hawlik. I mamy bramkę. Mamy bramkę. Krążek zabiera sobie ze sobą. I teraz Saur. Wanat podcinany. Nie ma kary. Jeszcze Trandin. Krążek podskoczył. Dwie sekundy i bez łóżka. I mamy koniec spotkania. Gdańszczanie w geście triumfu podnoszą. I do zobaczenia na kolejnych transmisjach Polskiej Hokej Ligi.